Generalnie układ planetarny, mimo tego, że jest bardzo gęstą strukturą, tak średnio patrząc na cały wszechświat, głównie jest pustką. To prawda. Można dojść do takich dosyć pesymistycznych w tym momencie myśli, wniosków, że generalnie jesteśmy z pustki. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Bliskich Spotkań trzeciego stopnia, czyli serii, w której rozmawiam z ciekawymi ludźmi na bardzo ciekawe tematy. Dzisiaj naszym gościem dr Tomasz Rożek, twórca kanału Nauka to Lubię, a spotykamy się w takim pięknym Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, bardzo futurystyczne, no i też bardzo ciekawa jest ta struktura tych ścian, jak sobie tutaj możecie popatrzeć. I o strukturze właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać, o strukturze materii, tego wszystkiego, co nas otacza, o tym, z czego to się składa, skąd wiemy, że składa się z tego, a nie z innego, no i właściwie do czego to wszystko prowadzi. Cześć Tomku. Cześć. Witam cię serdecznie. Słuchaj, ty jesteś fizykiem cząsteczkowym. Tak się rozglądam, bo rzeczywiście tak trochę kosmicznie tu. Kosmicznie jest, no to właśnie pasuje. Tak. Fizyk cząsteczkowy, dobrze mówię? To się fizyk tak nazywa? Cząstek. Cząstek. Tak, tak się to nazywa. Właśnie, bo cząsteczkowy to tak jakby cię na cząsteczki podzielisz. Tak, tak, tak. Czasami jak studiujesz cząstki, masz wrażenie, że ci się mózg rozpada na cząsteczki. No dokładnie, bo to jest dosyć takie, można powiedzieć, skomplikowane, a jednak nie do końca, bo też wiem, że prowadzisz zajęcia dla dzieci, którym tłumaczysz tę skomplikowaność właśnie budowy materii we wszechświecie, ale wszystko po kolei, do tego też dojdziemy, no bo o cząstkach dzisiaj będzie, czyli o tym, co wiemy, jakie cząstki właściwie dzisiaj znamy, jak to się dzieje, że to wszystko jest ze sobą w ten sposób powiązane i tak dalej, i tak dalej. A zacznijmy od takiego modelu atomu, którego uczyli nas w szkołach, no bo ja szczerze powiem, w gimnazjum, w liceum nie słyszałem o kwarkach. Mimo, że wiedziałem już, że istnieją, to nie słyszałem. W podstawie nauczania nie wiem, czy to jest, czy nie ma, ale nam o tym nie mówili. Atom to była kulka z mniejszymi kulkami w postaci elektronów dookoła. Wiesz, to zawsze jest problem, jak młodemu człowiekowi, albo człowiekowi, nawet nie patrząc na wiek, ale człowiekowi, który zaczyna dopiero się czegoś uczyć, jak wytłumaczyć pewne zasady, jak wytłumaczyć struktury. Mam tutaj na myśli nie tylko same atomy, tylko w ogóle wszystko, o czym możemy się nauczyć. Jeżeli kogoś wrzucimy na głęboką wodę i zaczniemy opowiadać o różnych takich bardzo, bardzo bym powiedział, już szczegółowych detalach, to możemy go zniechęcić. Więc zwykle na wstępie, i mówiąc szczerze, wcale nie uważam, że w tym jest coś złego, przedstawiamy obraz mocno uproszczony. Dobrze jest, jak ten człowiek, jak już zrozumie ten uproszczony obraz, jak mu się powie, że to jest tylko uproszczenie, a w rzeczywistości wygląda to w sposób nieco inny. I doskonały przykład, no właśnie to jest ten z atomem, gdzie jest kulka, czyli jądro w środku. Ta kulka na niektórych modelach składa się z mniejszych kulek, czyli z protonów i z neutronów, no ale te protony i neutrony też są malutkimi kuleczkami, a wokół tego w niewielkiej odległości krążą sobie, jeszcze jak są te orbity narysowane, to tak pięknie wygląda, malutkie kulki elektrony. Ten obraz jest dosyć intuicyjny, można przez różne analogie wytłumaczyć bardzo wiele rzeczy, które się tam dzieją, natomiast on jest obrazem nieprawdziwym, bo po pierwsze jądro wcale nie musi być kulką. Z grubsza nieprawdziwym. Tak, jądro wcale nie musi być kulką. Protony, neutrony wcale nie muszą być kulkami. One składają się z jeszcze mniejszych, właśnie z kwarków, które też nie muszą być kulkami. To, czym one są, czy w jakim one są kształcie, to już jest od któregoś tam momentu pytanie mniej dla fizyka, a bardziej filozoficzne. Dlatego, że skąd my wiemy, jaki coś ma kształt, albo jakie coś ma cechy. No stąd, że bierzemy jakieś fale, dla obiektów większych to mogą być na przykład światło, dla obiektów mniejszych w ostateczności to może być nawet, nie wiem, stróżka elektronów, jak chociażby w mikroskopie elektronowym, no i tym czymś bombardujemy. Tyle tylko, że sam proces bombardowania już to coś zmienia. Więc no tak, tak naprawdę na obserwowane nie do końca wiemy, jak to może wyglądać i prawdę mówiąc, ta informacja nam nie jest specjalnie potrzebna. O kwarkach możemy dowiedzieć się bardzo dużo i niekoniecznie musimy, czy powiedzmy fizycy niekoniecznie muszą wiedzieć, jak one w danym momencie wyglądają. Natomiast w tym obrazie, tym takim książkowym, podręcznikowym atomu, nie tylko kształt i powiedzmy struktura jądra nie do końca jest taka, jak ją się maluje, ale też kwestia elektronów. Elektrony nie są malutkimi kulkami.
Elektrony mają masę około 2000 razy mniejszą niż proton czy niż neutron. Ale to wcale nie znaczy, że są 2000 razy mniejsze. Zwykle się maluje większą kulkę proton albo neutron, malutką kuleczkę elektron. Mówi się, że elektrony są cząstkami punktowymi. I tak naprawdę mówi się, że to jest jakaś fala prawdopodobieństwa. One są taką, ja sobie tak próbuję wyobrazić, bardziej taką mgiełką, w której jest gęściej, im bliżej jesteśmy jak gdyby środka, a na zewnątrz jest coraz ta mgiełka rzadsza. Mhm. Tak sobie to wyobrażam, ale to wyobrażenie też jest mocno kulawe, bo nasze wyobrażenia biorą się z tego, co widzimy. Matematyka to dużo łatwiej określa, więc wzorami czy jakimś równaniem można elektron opisać. Namalowanie go, wyobrażenie go sobie na podstawie tego, co nas otacza, jest dosyć trudne. I jest jeszcze jedno oszustwo w tym wszystkim. Dużo oszustw. I wydaje mi się, że ono jest najciekawsze. Czy odległość pomiędzy tymi miejscami, czy tymi obszarami, gdzie możemy znaleźć elektron, czy gdzie jest największe prawdopodobieństwo znalezienia elektronów, a jądrem, ona jest bardzo duża. No właśnie, tu jest takie pytanie od jednego z naszych patronów na grupie. Sylwester Dziedzic pytał o to, jak to jest, że właściwie większość atomu to jest pustka? Bardzo duża pustka, co nie zmienia faktu, że atom jako cały jest dość, jego gęstość jest dosyć duża. Mhm. Natomiast większość to jest rzeczywiście pustka, bardzo gęste jest jądro atomowe, a później jest długo, 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 długo nic i gdzieś tam na obrzeżach są rzeczywiście te elektrony. Kiedyś próbowałem to przeliczyć, czy kiedyś to przeliczałem i wygląda to mniej więcej tak. Gdybyśmy wzięli atom, najprostszy atom wodoru. W jego jądrze jest jeden proton, wokół tego protonu krąży jeden elektron. Tutaj jest minus, tutaj jest plus, atom jako całość jest elektrycznie obojętny. Gdybyśmy teraz ten cały atom powiększyli do takiego rozmiaru, że ten proton, czyli to jądro, z grubsza by było wielkości jabłka. Poszlibyśmy na Stadion Narodowy, to jabłuszko położylibyśmy na samym środku tego boiska, na środku. To elektron, ten jeden elektron, moglibyśmy się go spodziewać z grubsza na ostatnim rzędzie siedzeń. A to tylko w wodorze, gdzie to jest dosyć blisko, inne atomy potrafią mieć tak, jeszcze dalej. Mogą być tak. Generalnie samo jądro jest nieporównywalnie większe. Mhm. Także i to jest najprostszy atom, w którym jest głównie pusto. Mhm. Co zresztą odpowiada trochę takiemu modelowi, też atom bardzo często tak w naszych wyobrażeniach sobie gdzieś go tak przedstawiamy, tak jak układ planetarny. Znaczy jest Słońce, są oczywiście planety, ale generalnie układ planetarny, mimo tego, że jest bardzo gęstą strukturą, tak średnio patrząc na cały Wszechświat, głównie jest pustką. To prawda. Można dojść do takich dosyć pesymistycznych w tym momencie myśli, wniosków, że generalnie jesteśmy z pustki. Takie buddyjskie, bym powiedział, nawet troszkę podejście. Co jest ciekawe, faktycznie jest pusty, jest tam dużo przestrzeni. Wspomniałeś o tej mgiełce, to mnie zainteresowało, natomiast jednak mamy te orbitale atomowe, mamy oczywiście ilość elektronowe, pewną, elektronowe przepraszam, mamy ilość elektronów odpowiednią, która tam musi być, więc ta fala prawdopodobieństwa, o której mówiłeś, która gdzieś tam się mierząc to załamuje pewnie w danym miejscu i stąd możemy wykryć taki elektron. My możemy stwierdzić, w którym miejscu jest największe prawdopodobieństwo znalezienia jakiegoś obiektu, na przykład elektronu. To się da policzyć, ale to nie jest tak, no bo jeżeli elektron byłby nawet malutką kulką, to powiedzielibyśmy tak, elektron jest tu, ale już tu go nie ma. A tu też może być. A tu też może być, tylko prawdopodobieństwo jest dużo mniejsze. W ten sposób. No tak, czyli zupełnie jakby inaczej, bardziej egzotycznie wygląda taki atom w rzeczywistości, no tej przynajmniej, którą jesteśmy w stanie pojąć od tego, co się gdzieś tam w podręcznikach fizyki w gimnazjum na przykład naucza. Tylko wyobraź sobie, że teraz jak gdyby opowiadasz na samym wstępie, opowiadasz o tym, że tak naprawdę nie wiadomo, jaki to ma wielkość, nie wiadomo, jaki to ma kształt, z kwarkami we wnętrzu neutrona, czy z tymi, które budują proton. Też to nie jest tak. No mówi się, że są trzy, ale tam są trzy, które nie mają pary, ale w danym momencie może ich tam być dużo, dużo więcej, tylko że one są sparowane, jest kwark, antykwark, więc tak jak gdyby, wiesz, one się pojawiają i one znikają. Jak w to czymś uderzasz, to energia, którą tam przekazujesz, powoduje, że no, sam proces badania tego już ten obiekt zmienia. Stąd mówiąc o tak małych obiektach, mówienie o ich kształcie, mówienie o ich rozmiarze, to jest bardziej temat filozoficzny niż temat
rzeczywiście do zbadania, bo sam proces, w którym próbujemy dotrzeć do tego, sam proces, w którym próbujemy to sprawdzić, już powoduje zmianę tego obiektu. A czy to też jest w ogóle potrzebne tak z punktu widzenia fizyki? Raczej chyba tak dla wyobraźni ludzi, którzy chcą o tym posłuchać i się dowiedzieć, czy to faktycznie ma jakieś przełożenie, że jeżeli elektron miałby taki, a nie inny kształt, to coś to zmienia? Wiesz, no to jest pytanie, bym powiedział, pozafizyczne, wydaje mi się. Ja kiedyś się zastanawiałem, jaki kształt mają fotony. Czy one są co, kulkami, czy one są takie rozciągnięte. No fotony mogą być całkiem duże, mogą być naszych rozmiarów na przykład. To ciekawe. No tak, bo wiesz, no popatrz, jak bierzesz na przykład kuchenkę mikrofalową. To jest bardziej skomplikowany temat, bo one mają niektóre cechy fali, niektóre cechy cząstek, ale gdybyśmy pozostali tylko przy ich tej cząsteczkowej naturze. Patrz, masz kuchenkę mikrofalową i w kuchence mikrofalowej jest siatka. W tej siatce są dziurki, na tyle duże, że przez nie przecież widzisz, co tam się w środku gotuje, czy co tam się w środku obraca. Te dziurki są na tyle duże, że kwanty światła przez nie przechodzą, ale cząstki promieniowania mikrofalowego już nie przejdą. Czyli fale są blokowane. Czyli one już są większe niż ta dziura. Więc patrząc z tej strony, mówię, że to jest oczywiście duże uproszczenie, bo to nie jest znowu tak, że jak jest jakiś strumień fali elektromagnetycznej, że te kwanty się ustawiają tak jak, nie wiem, tak gęsiego, jeden za drugą. To jest bardziej złożony temat. Natomiast za każdym razem popularyzując, ucząc, opowiadając o czymś, musimy mieć świadomość, że w którymś momencie musimy ten obraz uprościć. Fajnie jest go uprościć, o ile nie popełniamy błędów, mówiąc przy okazji, to jest obraz uproszczony. Okej, foton wielkości człowieka, to brzmi ciekawie. Właśnie upraszczasz, to może zanim przejdziemy już do tego świata cząstek, jeszcze chwilę o tym, co mówiłeś mi w kuluarach tak zwanych, że ty uczysz dzieci tak naprawdę. Zdarza się, tak. Co to są cząstki elementarne? Zdarza się. Gdzie tak naprawdę koncepcja atomu wytłumaczyć dziecku małemu, to jest wyzwanie. Nie, to nie jest wcale trudne. Ja mam wrażenie, że dziecko łapie to szybciej niż dorosły, bo u dorosłego jest rzeczywiście tak zwany efekt jeża. Nawet jak zaczynasz to tłumaczyć, to mówi, nie, ja to na pewno nie zrozumiem. Ja mówię, daj spokój. No dobra, jak chcesz, to posłucham, ale na pewno to nie zrozumie. No to jak już tak twierdzi, to na pewno tego nie zrozumie. Rzeczywiście zdarza się, że prowadzę zajęcia dla dzieci i jak organizator takich zajęć pyta mnie o jakieś sugestie tematyczne, to ja często mówię, czasami mówię, zróbmy zajęcia z fizyki cząstek. I wtedy zawsze, nie zdarzyło mi się, żeby było inaczej, zawsze pada z ust tego dorosłego organizatora takie stwierdzenie, panie Tomaszu, ale to jest za trudne dla dzieci, czy pan jest pewien, że to jest dobry pomysł? Tak, to jest świetny pomysł, dlatego że nie znam dziecka, które nie bawiłoby się klockami. A tak w istocie, sprowadzając wszystko do podstawy, to cała fizyka cząstek to jest zabawa klockami. I zdarza mi się, to trudno jest przeprowadzić wtedy, jak jest duża sala audytoryjna pełna dzieciaków, ale nawet wtedy w jakiś sposób losuję grupkę tam, nie wiem, 15, dzielę na 5 różnych mniejszych grupek po 3 osoby. Każda z tych mniejszych grupek dostaje jakąś tam paczkę klocków. Istotne, żeby każda grupa dostała dokładnie taką samą ilość, dokładnie takich samych klocków. I mówię, słuchajcie, macie 3 minuty, wybudujcie coś. No ale co? Cokolwiek. Macie klocki, budujcie. Sala kibicuje, ci budują, mijają 3 minuty. Mówię, co wybudować? No domek, a ty co? Samolot, a ty co? Drzewko. Ja mówię, popatrzcie, każdy z was miał do dyspozycji dokładnie tyle samo takich samych klocków. Każdy z was budował co innego. Zrozumienie tego to jest wstęp do fizyki cząstek. Bo nasz świat, ten, który widzimy, ten, którym my sami jesteśmy, ten, który badamy, w istocie jest niezwykle prosty. Jest zbudowany z 3 elementów. Proton, neutron i elektron. Albo wchodząc głębiej, elektron i 2 kwarki, up i down. W różnych konfiguracjach one tworzą proton i neutron. 3 rodzaje klocków i one budują wszystko. I to, że patrzysz i widzisz, idziesz na zwykłą łąkę wiosną,
i się zachwycasz, bo mówisz, jaka to jest różnorodność, dodajmy bioróżnorodność, no ale to już tutaj dla fizyka cząstek, czy bio, czy nie bio, to nie robi różnicy, zasady są identyczne. Każdy kwiatek jest inny, nawet każdy kwiatek tego samego gatunku. Ten ma plamkę, ten nie ma, ten jest większy, ten jest trochę przekrzywiony. Każdy z nas jest inny. Patrzymy na zwierzęta, na rośliny, wszystko wokół nas jest inne, to znaczy nawet bliźniaki jednojajowe są inne. Jak to jest możliwe, że to wszystko jest z tych samych trzech klocków? To tym dzieciakom tłumaczę. Nie wchodzę w detale, że izospin, że antymateria, że to, że tamto. To jest nieistotne. Z ich punktu widzenia to jest nieistotne. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby zrozumiały, że świat jest z klocków Lego. I zarówno ten świat ożywiony, ten świat taki jak one, i ten świat nieożywiony, jak kawałek kamienia. To jest dokładnie ten sam system. Okej, to brzmi dosyć prosto, bo to jest w zasadzie, co do zasady, to jest niezwykle proste. Okej, ale my z racji tego, że nie jesteśmy dziećmi, wejdziemy trochę jednak głębiej, bo jednak oprócz tych dolnych, górnych kwarków, które oczywiście mają inne jeszcze tam właściwości, zapachy, niezapachy, kolory i tak dalej. Dziwności. Oczywiście nie kolory w sensie kolorów, to tylko jest taka jakoś cecha tak, nazwana czy trzeba było w ten to sposób. Nazwać. Ale mamy też dużo innych cząstek. Mamy akceleratory, takie jak na przykład w CERN Wielki Zderzacz Hadronów. No i ciągle słyszymy o tych nowych cząstkach, tak? Mamy jakieś neutrina, mamy jakieś tau, tak? Mamy jakieś, prawda... taony albo neutrina, dokładnie. Tau, tak. Mamy na przykład bozony, tak? Spróbujmy to może jakoś uszeregować, bo tego jest naprawdę dużo, ale to się da, że tak powiem, złożyć w jakąś to się taką da prostą, złożyć, taką matrycę, da się to złożyć. Tych cząstek jest bardzo dużo, natomiast to, co jest istotne, to, żeby zapamiętać, że ten świat, który widzimy, nawet bardzo daleko, mam na myśli chociażby gwiazdy, i ten świat, który potrafimy dotknąć tutaj wokół siebie, to jest świat zbudowany z trzech. Cała materia we wszechświecie, proton, którą znamy. To już taki pewny nie był, bo może być materia, której nie widzimy, która oddziałuje grawitacyjnie. Cała materia, która 5% materii we wszechświecie. Tak, z grubsza. I to jest właśnie, bo my się tak zachwycamy, że my to rozumiemy, bo rzeczywiście model standardowy, który opisuje budowę materii na tych zupełnie podstawowych poziomach, to jest jedna z najbardziej udanych modeli czy teorii, jakie udało się w ogóle kiedykolwiek nauce stworzyć. Dlaczego? Dlatego, że bardzo rzadko zdarza się, żeby stworzyć teoretycznie model, w którym tak wiele rzeczy dałoby się przewidzieć. A cząstek, które odkrywaliśmy, choć wcześniej podejrzewaliśmy, że one istnieją, bo właśnie to wynikało z równań matematycznych. Co więcej, nie tylko z równań wynikało to, że one są, ale też z równań można było obliczyć, jakie one są, jaką mają masę, jakie mają właściwości. Po czym po latach, czasami długich latach, po dziesiątkach lat czasami nawet, jak w przypadku chociażby bozonu Higgsa, nagle się okazywało, że jak technologia pozwalała już tą cząstkę, powiedzmy, wytworzyć, za chwilę mogę powiedzieć, o co chodzi w wytwarzaniu cząstek, to nagle okazuje się, że rzeczywiście ona tam jest. I to jest niesamowite. Natomiast cały ten model standardowy, on rzeczywiście mówi o wielu, wielu różnych cząstkach, o wielu generacjach cząstek. Są kwarki, tych kwarków jest 6, ale tylko 2 z nich budują nasz świat. Wszystkie cząstki mają swoje antycząstki, więc są kwarki i są antykwarki, więc analogicznie, jak jest kwark górny, to jest antygórny, jak jest dolny, jest antydolny, więc jak jest proton, jest też antyproton, neutron, antyneutron i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wydaje się być odbiciu lustrzanym. Na końcu języka miałem słowo w idealnym odbiciu lustrzanym. Okazuje się, że nie. Od jakiegoś czasu już wiemy, że ta symetria jest złamana. I to jest ciekawe, bo tak nie do końca wiemy, z czego to może wynikać. Są różne hipotezy, ale przynajmniej z mojej wiedzy wynika, że żadna z nich nie jest rozstrzygnięta jeszcze. I chociażby takim przykładem jest to, że materii jest dużo. Antymaterii wydaje się być bardzo, ale to bardzo mało. Z jakiegoś powodu antymateria jest nieco inna od materii i w wyniku różnych procesów, jak chociażby procesy anihilacji, ta niewielka różnica powoduje, że jedno jest, a drugiego nie ma. Dlaczego? To
na to pytanie chyba jeszcze nie znamy odpowiedzi. Z jakiegoś powodu akurat nasz typ materii wygrał, aczkolwiek tak. Podejrzewam, że to nie miałoby znaczenia, czy byłaby to antymateria, czy to z naszego punktu widzenia jest anty. Tak. Dla nich my jesteśmy anty. O ile są jacyś oni, natomiast tak, to znaczy te cechy, które są z naszego punktu widzenia istotne, czyli na przykład masa cząstek, ona jest identyczna. Różnią się ładunkiem, zdaje się. Tak? Proton, one się różnią kilkoma rzeczami, ale ta najbardziej podstawowa różnica to jest rzeczywiście ładunek. Mhm. No ale widzisz, na przykład neutron nie ma ładunku, a antyneutron i neutron, to gdyby się różniły tylko ładunkiem, to powiedzielibyśmy, że to są cząstki te same. Nie, nie są. Mhm. One pomiędzy nimi są różnice, natomiast ta główna różnica to jest ładunek. I też ulegnie anihilacji neutron z antyneutronem? Tak, neutron z antyneutronem tak samo ulegnie anihilacji jak proton z antyprotonem. Ciekawe, bardzo ciekawe. Co zresztą jest o tyle ciekawe, że jak jest taka reakcja, czyli anihilacji, musi też być reakcja w drugą stronę. I jest, to nazywa się reakcją kreacji i w niektórych, przy sprzyjających okolicznościach, dwa kwanty promieniowania elektromagnetycznego mogą się zamienić w materię. O proszę, i zaobserwowaliśmy coś takiego? Ale oczywiście, że tak, reakcję kreacji i można nawet w laboratorium wytworzyć. To możemy tworzyć materię z energii, tak. Proszę bardzo. Znaczy zastanawiamy jedno. Wiesz, w akceleratorze bardzo dużo materii powstaje, że tak powiem, z energii, że jak się zderzy dwa protony z sobą przy odpowiednio dużej energii, no to tej materii z tego zderzenia wysypuje się naprawdę sporo. No właśnie o to chciałem zapytać, bo z jednej strony cały, znaczy ten widoczny wszechświat, tak, ty, ja, sprzęt, Kamil, który tam, prawda, dzielnie operuje, jesteśmy zbudowani z tych trzech elementów, ale jest ich mnóstwo innych. Po co ta reszta? Po co ta reszta? Do czego ona służy? To jest pytanie filozoficzne. Ale może inaczej zadam w takim razie to pytanie. Z nich jest? Co z nich jest? Czy one coś robią? Czy no wiadomo, po co, to jest może złe pytanie. Tak. Nie, dlaczego mówię, że filozoficzne? Dlatego, że jedno z tych pytań, na które nie znamy odpowiedzi, i być może nigdy nie poznamy, to jest pytanie takiego między innymi matematyka, który się nazywał Leibniz, który pytał, dlaczego coś jest raczej, a nie ma. To znaczy, jaki jest powód, że w ogóle coś jest? Czy to jest celowe? Czy to jest po coś? I to nie jest pytanie do fizyka. To jest tak naprawdę. Pytanie. To jest pytanie do filozofa, to może być pytanie do teologa, ale nie do końca do fizyka. Co robi ta reszta? Wiesz co, my tą resztę obserwujemy. Można by powiedzieć, że gdyby założyć, że celem istnienia naszego wszechświata jest istnienie nas i tych trzech podstawowych cząstek, to można by powiedzieć, że ta cała reszta to jest jakieś odpady, skutek uboczny, czy jak gdyby produkt uboczny całego procesu wytworzenia tych trzech, które budują nas. Uh-huh. Ja jestem bardzo daleki od stwierdzenia, że celem istnienia wszystkiego jest to, żebyśmy my byli. Podejście. Takie bardzo, bardzo centryczne. Natomiast rzeczywiście obserwujemy w procesach chociażby rozpadu jądra atomowego w reaktorze atomowym. Tak? Mamy neutron odpowiedniej energii, on uderza na przykład w jądro uranu, to jądro staje się niestabilne i zaczyna się rozpadać. Mówimy, że to jest rozszczepienie, w wyniku tego rozszczepienia mamy energię. Jeżeli ją kontrolujemy, mamy reaktor atomowy. Jeżeli nie zależy nam na kontroli, tylko na reakcji lawinowej, zwanej łańcuchową, mamy bombę atomową. Natomiast w wyniku takiego procesu powstaje bardzo dużo neutrin. Neutriny to są cząstki z innej rodziny niż kwarki. One nie są zbudowane z kwarków, czy z mniejszych jeszcze elementów, więc one tam są. One mają jakiś cel, czy one są po nic. No znowu, wchodzimy w filozofię. Chciałbym nawiązać do bozonu Higgsa. Okej, bardzo proszę. Bo po coś. To znaczy, o to chodzi, że my jakby widzimy i obserwujemy ich wpływ na te podstawowe trzy tam, prawda, cegiełki, o których wspominałeś, ale też to, co między tymi cegiełkami, bo tu należy też wspomnieć, że atom to nie tylko te luźno położone gdzieś tam, prawda, cegiełki, ale i te... Jeszcze gluony w środku, dokładnie, tak. Te oddziaływania, tak, które tam są, czyli te siły... Ten klej, coś, to musi spaja. Wszystko rzeczywiście spaja. Te siły, prawda, w jądrze atomowym to są de facto też cząstki, tak? Wiesz, no to już jest kwestia, widzisz, bo my mówiąc cząstki cały czas mamy na myśli coś takiego, takie małe ziarenko. No więc to nie są, jeżeli tak rozumiemy cząstki, to niewiele rzeczy, które nas buduje, rzeczywiście jest cząstką.
Na pewno w tym momencie taką cząstką nie jest foton. Na pewno taką cząstką nie są chociażby te leptony, chociażby no, gluony sklejające, nazwijmy to tak, zresztą ta nazwa gluon, klej, stąd się wzięła. To w tym rozumieniu one nie są cząstkami, bo one na pewno nie są malutkim ziarenkiem, nawet najmniejszym z możliwych, ale ziarenkiem. Ale w tym momencie nawet elektron nie jest taką cząstką. To są oddziaływania, więc okay. Trudno sobie to bardzo wyobrazić. Ja sobie to mogę wyobrażać, ale obawiam się, że na przykład fizycy cząstek albo ci z Twoich widzów, którzy bardzo, bardzo są w ten temat wgryzieni, nie zostawią na mnie suchej nitki. Ja sobie je rzeczywiście wyobrażam trochę jak takie gluty, jak takie, które się mogą oczywiście rozciągać, jak taki rozciągnięty gluon pęknie, no to na jego końcówce zawsze coś nowego tam powstanie. Ja sobie to tak mogę wyobrażać, ale... To jest jakieś takie ułatwienie, żeby tak, sobie po prostu tak. to zobrazować. My tego potrzebujemy, bo nasz mózg działa przez analogię. Nie potrafimy rozwiązać, albo niewiele osób potrafi myśleć o tych rzeczach tak total abstrakcyjnie. Na zasadzie patrzy na równanie i wszystko widzi. Każdy z nas na którymś tam etapie musi sobie to jakoś wyobrażać. I to nie dotyczy tylko fizyki cząstek, ale też wielkości wszechświata, tego, czym jest kwazar, czarna dziura. Nie? Każdy sobie jakoś ją tam wyobraża. Trzeba to sobie uprościć. Czy rzeczywiście to jest dziura, tak jak w zlewie, że do niej coś wpada? Czy to jest czarna kulka, do której się coś przykleja, jak do magnesów? Każdy ma jakieś wyobrażenie. W rzeczywistości ona nie jest ani jednym, ani drugim, a tak naprawdę nie wiemy, czym jest. Więc z tymi gluonami, z tymi bozonami, z tym całym zoo różnych cząstek, które budują świat, tak właśnie jest. Próba wyobrażenia sobie ich i porównania tego do czegoś makroskopowego, możemy takie próby podejmować, natomiast musimy mieć świadomość, że one są tylko i wyłącznie próbami i czasami dość mocnymi uproszczeniami. Okej. Pytałeś o CERN, bo to jest jak gdyby to istotne, bo ja o CERNie... Bozon Higgsa też tak, właśnie. Tak, ja nadaje masę, ale to też nie jest do końca tak, że jest odpowiedzialny za masę. To jest pole. Aha. To jest pole. No jak rozumieć pole? No, jak mówimy o polu magnetycznym, na przykład, jaka jest definicja pola magnetycznego? No jest to obszar, w którym występują... Ciężko zrozumieć. Nie wiem, jak wyobrazić sobie pola. No, elektryczne pole, prawda? Właśnie Higgsa pole. No to jest jakiś pole. Obszar. To jest jakiś obszar, w którym coś się dzieje. Jak z tego obszaru wyjdziesz, no to przestaje się coś dziać. Pole grawitacyjne jest łatwiejsze do zrozumienia, no bo mamy z nim do czynienia tak jak gdyby fizycznie każdy z nas nieraz się przewrócił na rowerze i boleśnie poczuł, czym jest grawitacja. Czasami, nie wiem, kubek zrzucił swój ulubiony i też zobaczył, jak ta grawitacja, jaka ona jest złośliwa i że ona nam rzeczywiście bardzo dużo czasami krzywdy robi. Natomiast w rzeczywistości, choć grawitacja wydaje się czymś niezwykle potężnym, czymś, co kształtuje cały nasz świat, w rzeczywistości ona jest jedną z najsłabszych sił. W porównaniu chociażby do tych sił, które, do tych oddziaływań, które kształtują atom w środku, czyli też nas, ale na zupełnie innym poziomie, ona jest słabiutka. Ona jest słabiutka i ona rzeczywiście działa świetnie przy dużych masach. Musimy mieć świadomość tego, że grawitacja w porównaniu z innymi oddziaływaniami jest dosyć słabym polem, czy jest po prostu słaba. I źródłem grawitacji, to też warto o tym przypomnieć, jest masa. Nie jest wielkość obiektu, tylko jest masa tego obiektu. Pole grawitacyjne to jest przestrzeń, w którym jeżeli wsadzimy jakąś masę, to na tą masę zadziała siła. I to jest najkrótsza definicja pola. I można je sobie rzeczywiście wyobrazić jako jakąś przestrzeń, jakiś obszar, w którym się coś dzieje. Jeżeli teraz byśmy znaleźli takie miejsce, to jest czysto hipotetyczne, no bo jeżeli my tam będziemy, no to już z automatu będzie jakieś oddziaływanie. Ale gdybyśmy znaleźli jakąś przestrzeń, w którym biorąc masę, jakakolwiek by ta masa była, czy duża, czy mała, byśmy ją tam położyli i obserwując ją, nic by się z nią nie działo, to powiedzielibyśmy, że na nią nie działa żadna siła, czyli ona nie jest w żadnym polu grawitacyjnym. Nie jest w polu grawitacyjnym żadnego innego obiektu. I wiesz, i teraz wracając do tego CERN-u, bo o nim wspomniałeś. CERN, czy duży akcelerator, wydaje się być urządzeniem z pogranicza magii, w którym dzieje się coś, co nie do końca wiadomo po co, na co. Przyspieszane są cząstki, ale po co?
jak ktoś wie, że są zderzane, mówi, no dobra, no ale po co zderzać? Nie można by tego jakoś inaczej rozłożyć? No nie. Każde badanie, mówiąc o badaniu, mam na myśli nie tylko rzeczy takie bardzo naukowe, ale nawet takie całkiem proste, no na coś patrzę, coś obserwuję, zawsze wiąże się z tym, że tenże obiekt jest czymś bombardowany. To coś, czym jest bombardowany, się od niego odbija, rozprasza, różne rzeczy się z nim dzieją i część z tych informacji wraca do mnie. I ja, czy okiem, czy uchem, czy bardzo dużym detektorem, to, co wraca, rejestruję. Na podstawie tego, co do mnie wróci, tego, co zarejestruję, jestem w stanie sobie wyrobić pogląd, co tam się działo. I w skrócie, co do zasady, duży akcelerator, taki jak na przykład w CERN-ie, nie różni się kompletnie niczym od mikroskopu optycznego, w którym też mamy cząstki, którymi też bombardujemy obiekt. I to, co się odbije, obserwujemy i wyciągamy z tego wnioski. Różnica jest tylko co do detali, bo w mikroskopie, nawet bardzo dobrym optycznym, obiekty, które obserwujemy, są nieskończenie duże w porównaniu z tymi, które obserwujemy w akceleratorze. Stąd cząstki, którymi obserwujemy ten obiekt, zakładamy i wiemy, że nie zmieniają tego obiektu. Tutaj też mamy cząstki, tylko inne. Tymi cząstkami jest na przykład wiązka protonów. Rozpędzamy je do dużych, dużych energii i je zderzamy. Czasami zderzamy z protonami, które lecą z przeciwnej strony. Wtedy mamy akcelerator, tak zwany, taki jest właśnie w CERN-ie, akcelerator wiązek przeciwbieżnych. W tych rurach naprzeciwko siebie, czy w przeciwnych kierunkach przyspieszane są wiązki protonów. Na przykład protonów, jeżeli mówimy o niektórych eksperymentach cernowskich. I w CERN-ie, na tym głównym ringu, na tym są cztery duże detektory, czyli cztery miejsca, w których te rury się krzyżują. Ogromna sztuka i zawsze dla mnie to był ogromny podziw dla fizyków akceleratorowych, bo chyba tak się ich po polsku nazywa. To było takie skonstruowanie takiego urządzenia, w którym te wiązki dokładnie w tym samym momencie będą się znajdowały w tym samym, w odpowiednim miejscu po to, żeby te protony się z sobą zderzyły. One się zderzają w samiutkim środku ogromnych detektorów. Te detektory, no cały powiedzmy akcelerator jest dość głęboko pod ziemią po to, żeby to, co dzieje się na powierzchni, w tym promieniowanie kosmiczne, nie wpływało na te efekty, które tam są mierzone. Dochodzi do takiego zderzenia i to wszystko, co z tego zderzenia wynika, jest rejestrowane przez całą masę różnych urządzeń. Ja robię wtedy zwykle, jak o tym opowiadam, taki eksperyment, on wywołuje zwykle dużo ciekawości i dużo zabawy. Biorę jajka, które no nie są prawdziwymi jajkami, tylko są wydmuszkami. Biorę dwóch ochotników, jeden ma jajko, drugi ma kij baseballowy. Jeden rzuca, drugi musi trafić. Za którymś razem oczywiście trafi w pył, rozbijając tą skorupkę. No i moje pytanie do sali. Pierwsze pytanie. Powiedzcie mi, na ile kawałków rozpadło się to jajko? Nie, to za szybko się działo, tego nie widać. Ja mówię, no dobra, ale co trzeba zrobić, żeby zobaczyć? No zrobić zdjęcie. Ja mówię, myślicie, że jedno zdjęcie wystarczy? No nie, najlepiej by było zrobić kilka zdjęć. No ale kilka, co tak, po prostu od przodu. Najlepiej by było zrobić tak, żeby ustawić te aparaty z różnych stron, żeby zrobić kilka zdjęć, a już w ogóle super, gdyby się udało z tego zrobić film w slow-mo. Z różnych stron. Jak to jest nieco starsza widownia, to mówię, a popatrzcie, a myślicie, że gdyby teraz odpowiednio to zarejestrować, może by się dało taką animację zrobić w trójwymiarze, w którym byśmy to tak obracali we wszystkie strony po to, żeby policzyć. Na przykład, pod jakim kątem uderzył ten kij w jajko? Pod jakim kątem się te kawałki rozbryzgły? Czy większe, czy mniejsze? Czy tych małych było więcej, czy tych większych? I tutaj nagle jest mnóstwo pytań. A to jest proste jajko? I prosty kij. Jeżeli teraz wchodzimy głębiej w detale, to te sprawy już przestają być proste, ale co do zasady są identyczne. Musimy obłożyć to miejsce maksymalną liczbą czujników, detektorów, które mierzą ładunek, które mierzą drogę, którą
te rzeczy się przemieszczają. Bardzo często jest tak, że to, co wypadnie z tego miejsca kolizji, ono nie dolatuje do pierwszego detektora, który zresztą jest bliziutko, bo ono w międzyczasie zdąży się rozpaść. To są bardzo często cząstki, które żyją po prostu ułamki ułamków, ułamków sekund. I wtedy nawet nie jesteśmy świadomi ich istnienia. Jesteśmy świadomi ich istnienia, bo one się rozpadają na coś. Więc jeżeli my na przykład rejestrujemy to coś, to z modelu standardowego jesteśmy w stanie obliczyć, z czego to coś powstało. I nagle nam się tworzy, tak samo jak z tym jajkiem, trójwymiarowy obraz. Jeszcze do tego wszystkiego możemy pole magnetyczne przyłożyć, bo mając pole magnetyczne możemy zaobserwować, które na przykład się odchylają w lewo, które w prawo, a które lecą prosto, wtedy mamy informację o ładunku. Z kąta tego, czy powiedzmy z tego zakrzywienia możemy obliczyć na przykład, jaka jest wartość tego ładunku. I tak po kolei, tak ogromne i skomplikowane urządzenie jak laboratorium w CERN-ie, udaje się rozłożyć na elementy pierwsze, w których każde dziecko, które bawiło się czy uderzaniem w piłkę, czy klockami, wszystko doskonale rozumie. Co więcej, tą analogią nawet da się wytłumaczyć, dlaczego tak istotne jest, żeby wchodzić w coraz większe energie. Jeżeli mamy klocki, dwa duże klocki, i próbujemy je rozdzielić, to wystarczą nam nasze ręce. Jeżeli mamy takie malutkie, to musimy tam więcej energii włożyć w to, bo czasami tak się skleją mocno, tak się jakoś, nie wiem, zaczopują jakkolwiek, że nie wiem, czasami dziecko musi iść, tato, weź, masz jakieś kleszcze, bo nie potrafię, mam za mało siły, żeby to rozłożyć. No i to słowo siły jest tutaj bardzo na miejscu. Jeżeli chcemy oglądać coraz głębiej, coraz więcej chcemy mieć informacji z tego środka, z tego miejsca, tego uderzenia, musimy dysponować, musimy mocniej uderzyć. Musimy mocniej w to walnąć, żeby się rozsypało na więcej elementów, dzięki czemu będziemy mieli więcej informacji i lepiej zrozumiemy to, co tam się stało. To, co tam się stało, to znaczy to, z czego to jest zbudowane. A takie właśnie mnie naszło pytanie jedno odnośnie tego. Jest sobie tak zwana teoria strun, tak? Że tak naprawdę u samego... Jak już lecisz w teorię strun, to już jest bardzo grubo. Bardzo grubo, że u samej podstawy cząstki to już w ogóle składają się z takich samych klocków, o takich samych właściwie właściwościach, tyle że są no, inaczej na przykład połączone, zapętlone, to są to drgające struny. Ale to jest koncepcja. Wiesz, że to nie jest teoria, to jest hipoteza, w zasadzie zbiór hipotez, które cały czas gdzieś tam się zmieniają, fluktuują. To nie jest tak, że... Ale jedno mnie zastanawia, czy wiesz w ogóle, takie, że tak powiem, pytanie bonusowe, jak to się mówi, czy używając tych coraz większych energii bylibyśmy w stanie, jeżeli to faktycznie istnieje, rozłożyć to wręcz do takiego podstawowego poziomu, czy to raczej zupełnie jest co innego? Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że póki będzie istniała nasza cywilizacja, będziemy starali się budować coraz większe urządzenia i będziemy się starali szukać, znajdować okazje do tego, żeby zajrzeć głębiej. Czy kiedykolwiek dokopiemy się do takiej totalnej unifikacji, w której wszystko będzie tym samym? Ja tego nie wiem, bo ja nie wiem, czy taka totalna unifikacja jest. Wiem, że świat... Wiem, no nie dlatego, że to zbadałem. Chociaż zajmowałem się fizyką cząstek, badałem hiperony, też zresztą w akceleratorze dużym. Natomiast wiemy, z czego jest zbudowany ten świat, który widzimy. To widzimy jest tutaj kluczowe, ponieważ jest jeszcze ogromna ilość materii, nawet nie wiem, czy powinienem używać słowa materii, ale czegoś, co tworzy masę wszechświata, i o czym nasze pojęcie jest bardziej niż blade. Więc to, że my się cieszymy i tak się czujemy świetnie, że ten nasz model standardowy super działa, to jest ogromne nasze osiągnięcie, ale musimy znać skalę. To tłumaczy kilka procent wszystkiego. Czym jest przeważająca większość, nie wiemy. Więc może się okazać za czas jakiś, i tutaj analogię pewną mam do poszukiwania planet pozasłonecznych, może się okazać, że tak naprawdę my rozumiemy, czy to, jak opisuje świat model standardowy, to jest jakiś wyjątek, bo reguła jest zupełnie inna. Wygląda zupełnie inaczej, działa to zupełnie inaczej i tak dalej, i tak dalej. I to, że my teraz patrzymy na siebie w lustrze i mówimy, wow, z trzech proton, neutron, elektron. I to my jesteśmy. I te gwiazdy, jesteśmy z tego samego, co gwiazdy, tak?
Tak, jesteśmy z tego samego co gwiazdy. Co więcej, patrząc tak na poziomie nawet już nie pojedynczych cząsteczek, ale całych atomów, całkiem spora część atomów, która nas buduje, powstała we wnętrzu gwiazd. Czyli w takim haśle jesteśmy dziećmi gwiazd albo jesteśmy z gwiazdowego prochu czy bardzo pyłu, dużo jest. To jest bardzo naukowe i jak najbardziej prawdziwe stwierdzenie. Natomiast może się okazać, że to wszystko to jest tylko jakiś rodzaj, nie chcę użyć słowa wybryku, aberracja, ale powiedziałbym jakiegoś rodzaju wyjątku, jakiegoś bonusu, a tak naprawdę to gro wszechświata jest zupełnie inaczej zbudowane. No i możemy się tak naprawdę nigdy nie dowiedzieć jak. Znaczy póki co nie mamy pomysłu, jak to w ogóle badać. Są wiesz pomysły, co, no ja ci coś są powiem. Eksperymenty, no, ale nic z tego nie wynika. Nie tak dawno temu nie mieliśmy bladego pomysłu, jak zbadać, nie wiem, Higgsa, nie mieliśmy pojęcia w ogóle o neutrinach. Ja nie mówię o czasach sprzed 500 lat, 1000 lat. Całkiem niedawno. Więc ja jestem, tutaj zawsze mam takie podejście, że jeżeli miewam jakiekolwiek wątpliwości, czy kiedykolwiek się dowiemy czegoś, to raczej nie chodzi o naukę taką ścisłą w takim stricte tego słowa znaczeniu, tylko raczej o połączenie nauki i filozofii, gdzie zaczynamy wchodzić w takie obszary, które są dla nauk ścisłych nieosiągalne, ponieważ nauki ścisłe nie mają narzędzi do tego, żeby je eksplorować. I wtedy mogę mieć wątpliwości, czy my kiedykolwiek to zrozumiemy i czy nam się to kiedykolwiek uda rozłożyć na elementy pierwsze. Natomiast to wszystko, co wchodzi w zakres nauk ścisłych, wcześniej czy później, albo inaczej powiem, jestem pewien, że nigdy nie ustaniemy w próbach. O. Czyli pytania, odkrywać odpowiedzi na pytania jak, natomiast dlaczego i po co, to już jest zupełnie inne. To chyba nie jest dla fizyka pytanie. Dokładnie. No my dzisiaj dużo odkryliśmy. Dzięki wielkie za tę rozmowę. Przyjemność dla mnie. Dowiedzieliśmy się, jak to wszystko z grubsza, można powiedzieć, wygląda, że nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się nam wydawać. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Zapraszam na swój kanał Nauka to Lubię. Koniecznie. Natomiast jeszcze koniecznie chcę jeden komentarz. Jasne. Ja czasami spotykam się i zdaję sobie z tego sprawę, chociażby u mnie na kanale, z takim zarzutem, że te rzeczy, to jak ja opowiadam o nauce, że to czasami bywa mało szkolne, bo rzeczywiście czasami stosuję pewne analogie, których w żadnym podręczniku nikt by chyba nie wydrukował. Zdaję sobie z tego sprawę, więc jeżeli tego materiału słucha fizyk cząstek i właśnie wyrwał ostatnie włosy z głowy, to biorę to na klatę. To znaczy w tym sensie, że rzeczywiście dzieliłem się z tobą, dzieliłem się z wami pewnymi moimi wyobrażeniami, chociażby o gluonach, chociażby o elektronach. Ktoś może tych wyobrażeń nie podzielać. Piękno tej nauki, czy każdej nauki, polega także na tym, że nawet w tak konkretnej, wydawałoby się, dziedzinie, jak chociażby fizyka, możliwe są różne wyobrażenia tych samych rzeczy. Chciałem to tylko dodać, żeby było jasne. Znaczy ja ci powiem tak, że mimo że siedzę w temacie, można powiedzieć, interesuję się, czytam, to pewne rzeczy mi te analogie z klockami rozjaśniły bardziej niż inne analogie. Także cieszę się bardzo. Nie masz co się aż tak samobiczować. Natomiast ja z wami widzę się w kolejnym odcinku, moi drodzy, bliskich spotkań trzeciego stopnia. No i cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.